Zwariowana forsa. Jeśli pod koniec dekady dopadała cię chęć zrobienia czegoś kretyńskiego w zamian za 1000 zł, to mogłeś mieć pewność, że bierzesz udział w zupełnie nowej erze telewizyjnej rozrywki. W turnieju Zwariowana forsa pojawienie się tego show we wrześniu 1998 roku wiązało się ze zmianą formuły stacji TVN. Nastał koniec koncepcji poważnej telewizyjnej publicystyki, a zaczęła się epoka czysto rozrywkowa, bo przecież według badań tego właśnie oczekiwał widz. Gotowej formuły programowej do starczała firma Endemol, która zasłynęła potem Big Brotherem, ale miała też w ofercie mnóstwo innych formatów. Tu interesuje nas przypadek programu In The Money. Ekipa telewizyjna krążyła po uczęszczanych rejonach większych miast, wyławiała delikwenta, zlecała mu zadanie typu usiądź na pojemniku z jajkami, a ten miał w określonym czasie namówić na to kolejnych ileś tam osób. Jeśli mu się udało, zdobywał pieniądze. Szukając miejsc, dzielono Polskę na regiony i odwiedzano kolejne miasta. Zwariowaną forsę nadawano w niedzielę w godzinach popołudniowych do 2000 roku. Lalamido, czyli porykiwania szarpi drutów, nie przypominało niczego, co pokazywała TVP. Tak właściwie to nie przypominało niczego, co by emitowano na świecie. Tylko z racji przełomu po 89 możliwe było, że ekipa komików wywodzących się ze środowisk alternatywnych dostała na antenie ogólnopolskiej dwójki sobotnie pasmo, w którym robiła praktycznie to, co chciała. Najważniejszymi postaciami nadawanego od wakacji 1992 roku show był 28-letni Krzysztof Skiba, lider rockowej grupy Big Cyc i 2 lata od niego młodszy Paweł Konio-Konak, showman i awangardowy poeta. Obaj panowie prowadzili absurdalną konferansjerkę, kto pamięta słynne powitanie halo halo pszczółki moje kochane, czy życzenia orgazmu permanentnego. Program był przeplatanką przejawów działalności artystycznej, bo były rozmowy z muzykami czy wideoklipy ze scenkami realizowanymi w terenie. W programie brali udział również Dariusz Brzuska-Brzuskiewicz, prowadzący rubrykę 2 hiku i 1 głupi dowcip. Był pan Witek z Atlantydy, który w każdym odcinku wykonywał 1 piosenkę trwającą około minuty. Do tego po ekranie kręciły się atrakcyjne modelki, jak choćby Wiganna Papina. Całość utrzymana była w awangardowej oprawie plastycznej, której współtwórcą był jeden z pionierów polskiego teledysku, Jach Paszkiewicz. Wiele osób uważa ten program za niesłychanie ważny i wiele osób się na tym programie wychowało. W lutym 1999 roku doszło do skandalicznych wydarzeń podczas gali Playbox w katowickim Spodku z udziałem premiera Jerzego Buzka. Skiba, który pełnił rolę konferansjera po występie zaprzyjaźnionej grupy Czarno-Czarni, spytał się widowni, czy ma pokazać premierowi kolano czy dupę. Większość optowała za dupą. Po tym niesamowitym pokazie upadł rząd Buzka, jak i program Lalamido. Świat według kiepskich. Dla jednych symbol upadku telewizji, dla innych portret polskiego społeczeństwa końca XX wieku. Świat według kiepskich nikogo nie pozostawiał, kurde, obojętnym. Korzeni sitcomu pokazującego perypetie niezbyt rozgarniętej rodziny trzeba szukać w serialu Świat według Bandich, pokazywanego w Polsacie od 97 roku. Grupa młodych wrocławian związanych z mediami postanowiła stworzyć coś podobnego, osadzając akcję w najbiedniejszej dzielnicy swojego miasta, czyli w Trójkącie Bermudzkim. Z pomysłem zwrócili się do wrocławskiej firmy producenckiej ATM Grupa, przygotowującej materiały dla Polsatu. Ta zamówiła 3 pilotażowe odcinki. Dosadny humor i sitcomowa fabuła odstraszyły od projektu zawodowych twórców. Reżyserię powierzono 35-letniemu Tadżykowi, Okilowi Khamidowi. Główny bohater, Ferdek Kiepski, bezrobotny 50-latek, żłopie swojego mocnego fula. Według wstępnych planów nie miał mieć na imię Ferdynand, tylko Ludwik. 3 odcinki powstały w 98 i nie spotkały się z aprobatą. Oceniono je jako nieśmieszne i niesmaczne. W obronie serialu stanął jednak jeden z dyrektorów Polsatu, porównując bohaterów do postaci Molierowskich. 16 marca 99 roku wyemitowano więc 1 odcinek. Gdy sitcom okazał się hitem, stacja zamówiła 100 kolejnych, a te już nawet oglądało 5,5 miliona widzów. Za chwilę dalszy ciąg programu.
satyryczne zwierciadło polskiej rzeczywistości początku lat 90. Motorem napędowym programu byli dwaj showmeni, Wojciech Mann i Krzysztof Materna. Pierwszy działał głównie na scenie dziennikarskiej, drugi estradowej. Współpracę zaczęli w 1984 roku od audycji w radiowej Trójce. CDN, jak skrótowo nazywali show twórcy, powstawał na wariackich papierach. Nie było na przykład scenariusza. Po pierwsze, nie chciałoby się nikomu uczyć tekstu, po drugie, trudno go byłoby nie aktorom zainterpretować. Po trzecie, cały smak zasadzał się na improwizacji. Czasami tak udanej, że uczestnicy gotowali się na planie. Nie było też zaplecza produkcyjnego, większość rekwizytów czy ubrań były prywatne. Najbardziej atrakcyjnym elementem show były parodie ówczesnych audycji telewizyjnych, jak Koło Fortuny czy Randka w ciemno. Pojawiały się tematy publicystyczne, komentarze do bieżących wydarzeń społeczno-politycznych. Poza tym przyciągały satyryczne cykle. A przecież zagranica też była w polskiej telewizji. Beverly Hills 90210. Przecież Beverly Hills to ekskluzywna dzielnica w Los Angeles, a 90210 to jej kod pocztowy. Serial o grupie nastolatków uczęszczających do tamtejszej fikcyjnej West Beverly High School to recepta na ogólnoświatowy sukces. Na pomysł wpadła stacja telewizyjna Fox. Przeciętna rodzina w krainie bogactwa to główna oś fabularna pierwszego sezonu. Chłopak, z którym utożsamiał się scenarzysta, dostał imię Brandon. Producenci długo nie mogli znaleźć odpowiedniego aktora do tej roli. W końcu tuż przed rozpoczęciem zdjęć zjawił się 21-letni Jason Priestley. Jego siostrą bliźniaczką została 19-letnia Shannon Doherty. Serial pojawił się na antenie stacji Fox w 1990 roku i nie odniósł natychmiastowego sukcesu. Twórcy w każdej chwili musieli się liczyć z jego przerwaniem, aż okazało się, że z pomocą przyszła im zimna wojna w Zatoce Perskiej. Zmęczeni newsowym bombardowaniem, młodzi Amerykanie zaczęli poszukiwać w telewizji czegoś rozrywkowego. Szkolna opowieść wydawała się idealną odskocznią. W sumie nakręcono 10 sezonów. Polscy widzowie mogli śledzić perypetie amerykańskich nastolatków stosunkowo szybko, bo od lutego 1994 roku. Telewizyjna jedynka pokazała pilota i 13 odcinków. Przerwa w nadawaniu wywołała gwałtowną reakcję fanów. Jeszcze większa afera wybuchła w 1995. Okazało się, że ówczesne władze TVP1 nie życzyły sobie na antenie serialu, który godzi w wartości chrześcijańskie. No i po czasie serial trafił do TVN-u. Buffy postrach wampirów. Seksowna nastolatka ścigająca towarzystwo zaświatów dokonała prawdziwego przełomu w popkulturze. Bez niego nie byłoby mody na wampiry w nowym stuleciu. Wszystko dzięki olśnieniu, jakiego dostał na początku lat 90. Joss Whedon, scenarzysta poprawiający anonimowo cudze teksty. Widział tak wiele horrorów, w których blondynka obowiązkowo ściągała na siebie śmierć, że zaczął jej współczuć. Poczuł, że nadszedł czas na odwrócenie ról. I tak oto powstała 15-latka, obdarzona nadprzyrodzoną mocą, stawiającą czoło wampirom i innym nieprzyjemnościom czyhającym na rodzaj ludzki. Buffy Summers skopała tyłek niejednemu wampirowi. Pierwsze dwa odcinki serialu zostały wyemitowane w USA w 97. Przygotowano ich 12 i nic nie zapowiadało sukcesu. Nie było pieniędzy dla reżyserów. Nikt nie chciał przy tym pracować, a powstało jedno z najbardziej kultowych dzieł w historii telewizji. Zapewniła to młodzieżowa widownia, łatwo utożsamiająca się z bohaterami. Słoneczny patrol, owłosiona klata Dawida Hasselhoffa czy opięty kostium Pameli Anderson. W Słonecznym patrolu każdy znalazł coś dla siebie. Częściej odnajdywały panie. Amerykańskie badania wykazały, że 65% widzów, którzy zasiadali przed ekranami w czasie emisji, to kobiety. Wiadomo, czar ratowników. Była koncepcja, ale nie było pomysłu, jak ma serial wyglądać. Wiedzieli jednak doskonale, kogo obsadzić w roli głównej. Po zakończeniu serialu Knight Rider bez poważnego przydziału pozostawił David Hasselhoff. Aktor nie palił się do nowej roboty, a nawet nie zgodził się i dopiero po licznych namowach jego menedżera w końcu się przełamał i podjął najlepszą decyzję w jego zawodowym życiu. Budżet oparty na licencjach dla telewizji europejskich, bo aktor był niezwykle popularny w krajach niemieckojęzycznych. Sceny akcji wkrótce zastąpiono scenami z udziałem skrajnie ubranych pań. Od trzeciego sezonu brylowała Pamela Anderson, potem m.in. Carmen Electra, uzasadniając to skupieniem na bohaterach. Krytycy ochrzcili taką politykę mianem T&A, po angielsku
Tits and Ass, czyli cycki i tyłek. Dopiero pod koniec lat 90. zmieniła się formuła serialu. Hasselhoff miał już po prostu dość takich tanich chwytów. Miały już nie być niepotrzebnych ujęć kobiecych kształtów. W Polsce Przygody Ratowników nadawała od 6 lipca 94 roku pierwszy program telewizji polskiej. 4 lata później, już po wizycie Pameli Anderson w Warszawie, emisję podjął Polsat i wtedy serial osiągnął apogeum popularności. A na koniec Ally McBeal. Piękna, wykształcona, zamożna i samotna. Uosobienie kobiet sukcesu w Ameryce drugiej połowy lat 90. Jak się okazało, równie chętnie utożsamiały się z Ally McBeal przebojowe Polki. Serial zrodził się jednak w głowie mężczyzny. Do producenta i scenarzysty Davida E. Keltiego zgłosiła się stacja Fox, prosząc o przygotowanie serialu dla kobiet, który mógłby konkurować z poniedziałkowymi meczami futbolu amerykańskiego. Wymyślił więc postać młodej prawniczki, która pracuje w kancelarii w Bostonie, ze swoim byłym partnerem, już żonatym. Nie bardzo potrafi poradzić sobie z życiem, ma za to bujną wyobraźnię. Efekty specjalne towarzyszyły scenom, kiedy bohaterka pływała w zatopionym biurze, czy prześladował ją ten tańczący niemowlak. Występowała również szeroko pojęta swoboda obyczajowa. Na ekranie padały pytania typu: czy rozmiar się liczy, albo czy prawo i miłość to jedno i to samo. Bohaterowie spotykali się w barze, w którym grała prawdziwa wokalistka, która błyskawicznie wyrosła na gwiazdę. Ciekaw jestem, czy pamiętacie piosenkę Hooked on a Feeling w wykonaniu grupy Blue Suede. Ten ze słynnym motywem Uga Czaka, Uga Ugo. Polska przygoda z Ally McBeal rozpoczęła się w styczniu 1999 roku na antenie Polsatu. Dzięki bardzo za obejrzenie. Jeżeli film wam się podobał, dajcie kciuki do góry, jak nie to w dół, a my się widzimy przy okazji następnego filmu. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.